Jacek Niedzienkiewicz, rzeczonym państwa gościem jest pan Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, były marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Marszałku, czy zmiana kandydata na prezydenta przez Platformę to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości i ta zmiana może zagrozić reelekcji Andrzeja Dudy? To dla nas to nie jest żaden problem, no, Platformy Obywatelskiej problem. No, lider sondaży pewnie kroczy w kampanii wyborczej, natomiast no, nasi konkurenci, oponenci mają wyraźne kłopoty wynikające nie tylko z nie najlepiej trafionej kandydatury, ale myślę, że fatalnie działającego sztabu wyborczego, tutaj pan eurodeputowany Arłukowicz, no poza agresją i poza taką wyraźną prezentacją nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości nic nie reprezentował, nic nie pokazywał, więc tutaj nie było ani żadnych pomysłów, ani to fatalna kampania, prawda? Także tu taka jest moja ocena. No, byłem kiedyś szefem sztabu wyborczego, więc patrzyłem z wielkim zdziwieniem na to, co robi Platforma Obywatelska. I też mi tak już po ludzku było szkoda pani marszałek, bo przecież to bardzo miła, sympatyczna pani poseł, pani marszałek wielokrotnie, no może nie wielokrotnie, ale kilkakrotnie spotykaliśmy się, prowadziliśmy bardzo interesujące, ciekawe rozmowy. Natomiast tutaj zawiódł absolutnie sztab i zaplecze pani marszałek. Jest to problem Platformy Obywatelskiej. Muszą dokonać właściwie resetu kampanii wyborczej. Kampania wyborcza od początku. No, trudne zadanie. Ale my mamy świetnie funkcjonujący sztab, a przede wszystkim wspaniałego kandydata, prezydenta Andrzeja Duda. No ale ta zmiana kandydata przez Platformę teraz nie będzie problemu? Radosław Sikorski albo Rafał Trzaskowski, to może być zagrożenie dla Andrzeja Dudy? Ja myślę, że nie ma tutaj dla nas żadnej różnicy, panie redaktorze. Prowadzimy kampanię wyborczą. Ja wielokrotnie na tego typu zadawane pytania odpowiadam, że polityk, podobnie jak sportowiec, powinien być skoncentrowany na swojej formie, na tym, aby oddać jak najlepiej skok, bo to najczęściej porównujemy do skoczków narciarskich. Nigdy skoczkowie nie mówią i nie komentują tego, co się dzieje w obozie sąsiednim. Oczywiście my obserwujemy, mamy swoje spostrzeżenia, wyciągamy wnioski, ale raczej nie komentujemy tego, co dzieje się w obozie, z którym walczymy. A jak pan patrzy na kampanię kontrkandydatów, to który z tych opozycyjnych wydaje się panu najgroźniejszy? Panie redaktorze, ale ja już odpowiadałem, no pan pyta się, który najgroźniejszy. No to w tej chwili każdy sondaż przynosi inny wynik. No, jedyny powtarzalny wynik, no to lider Andrzej Duda. Raz był okres, w którym lepsze sondaże miały i widocznie lepiej prowadzoną kampanię pan prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. A później Szymon Hołownia odbił się, bo też rozpoczął fatalnie swoją kampanię. No kampania jak zwykle jest bardzo dynamiczna, to się zmienia. Kto będzie drugi, tego nie wiem, trudno jest mi dziś powiedzieć. Najprawdopodobniej dużo straci na zmianie kandydatury Platformy Obywatelskiej, dużo straci Szymon Hołownia w sondażach, tak mi się wydaje. No, na pewno kandydat Platformy Obywatelskiej, jeśli zostanie, bo to o tym dowiemy się za kilka godzin, Rafał Trzaskowski, to wyraźny skręt w lewo. To nie służyło. To trzeba patrzeć zawsze historycznie. Przypominamy sobie skrętę w lewo Platformy Obywatelskiej po objęciu szefowania tej partii przez Ewę Kopacz. Wyraźny skręt w lewo, który zaszkodził Platformie Obywatelskiej. Więc myślę, że to decyzja, którą przyjmiemy w naszym sztabie, pana prezydenta Andrzeja Dudy taką ulgą. Panie marszałku, a proszę powiedzieć, jeżeli Rafał Trzaskowski zostałby kandydatem na prezydenta, to kiedy powinien wejść w takim razie komisarz do stołecznego ratusza? No to może, no ja tego, panie redaktorze, komisarz to wtedy, kiedy pan Rafał Trzaskowski zostałby prezydentem Polski, a ja w to nie wierzę, także zagrożenia, bo tak to ocenia pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo ja czytałem jej wypowiedź mówiącą o tym, że komisarz w Warszawie
Także no, nie wygra wyboru przecież pan Rafał Trzaskowski. Wierzę w zwycięstwo naszego, mojego kandydata, którego wspierałem, wspieram i będę wspierać Andrzeja Dudę. Panie marszałku, a kiedy powinny się odbyć te wybory prezydenckie? Cały czas mówiliśmy i do tego dążyliśmy, aby jak najszybciej, dlatego że nam ten ostry spór polityczny, czwarta kampania wyborcza, jedna po drugiej, więc dobrze byłoby, abyśmy mieli oddech od takiego ostrego sporu politycznego i przystąpili w większej zgodzie. Ja nie mówię o konsensusie, bo na to nie liczę, chociażby patrząc na to, co się dzieje w Senacie, ale jednak no, z większą troską i odpowiedzialnością wspólnie z opozycją walczyli z problemami, które mamy, czyli z kryzys zdrowotny, kryzys ekonomiczny. Tu powinniśmy zewrzeć szyki i tym się zająć. I to powinno być dla nas polityków najważniejsze, a nie wybory, nie kampanie, nie ciągnące się. Dlatego ja byłem absolutnie przeciwny przełożeniu kampanii wyborczej o rok, bo ona by nie była przełożona, tylko by trwała cały czas. Pomysł pana wicepremiera, premiera Jarosława Gowina, przełożenie kampanii wyborczej, czyli właściwie przedłużenie kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata, odkładałby kampanię wyborczą za 2 lata, ale też przez ten okres na pewno nie bylibyśmy wolni od dużego sporu politycznego. A to tak jak mówię, w tej chwili Polsce nie służy. Niepotrzebne są te emocje, które nam wszystkim towarzyszą, politykom, a są też nakręcane przez Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, bo według nich im więcej emocji, tym lepiej, a według nas im więcej merytorycznej dyskusji, merytorycznej debaty, a przede wszystkim pracy na rzecz zwalczania skutków epidemii koronawirusa, skutków również nie tylko zdrowotnych, ale przede wszystkim, teraz już widać, że przede wszystkim, bo oczywiście bardzo ważne są te zdrowotne, ale przed nami jest kryzys, także to tu walka powinna być wspólna i powinniśmy robić to razem. Panie marszałku, minister zdrowia Łukasz Szumowski rekomendował nie przeprowadzania wyborów tradycyjnych przez najbliższe 2 lata. Czy w takim razie wybory powinny się odbyć w formie hybrydowej, czyli łączone tradycyjne plus korespondencyjne? Opinia w dalszym ciągu obowiązuje. Najbezpieczniejsze, najlepsze wybory byłyby takie, jakie zostały przeprowadzone w Bawarii. No, obserwujemy, przecież patrzymy też na nasze otoczenie, nie tylko w Europie, ale i na świecie i widzimy, że wybory w Bawarii odbywały się w sposób korespondencyjny i tam absolutnie, jeśli ktokolwiek mówi, że tam był wzrost zachorowalności, nie było. Ja to bardzo wnikliwie prześledziłem. Mamy dane z Bawarii, absolutnie nie było wzrostu zachorowań, wszystko było na tym samym poziomie, więc to były absolutnie bezpieczne wybory. No ale mamy przykład również Korei, w której dokonano wyborów w sposób tradycyjny i też bardzo skutecznie. Mamy też przykład również i przykłady nasze wyborów uzupełniających, dodatkowych w różnych miejscach Polski i one też odbyły się w sposób bezpieczny przy dużej frekwencji, co też jest i istotne i ważne, bo zależy nam wszystkim politykom na tym, żeby żeby wybory były świętem demokracji. No nie będą takim radosnym, pięknym świętem, bo jesteśmy w trudnym okresie, ale żeby przebiegły przede wszystkim bezpiecznie i tak, aby jak najwięcej osób poszło do wyborów. 28 czerwca to byłaby najlepsza data na przeprowadzenie wyborów? Nie wiem, czy najlepsza, panie redaktorze, ale wydaje mi się, że dobra. Nie mamy, ile mamy dzisiaj, 15, tak, miesiąc, półtora miesiąca kampanii wyborczej, takiej intensywnej kampanii, więc myślę, że to jest dobry termin. Możliwy do realizacji? To jest pytanie do przede wszystkim to pani marszałek Witek. Ona to analizuje z Państwową Komisją Wyborczą. Zastanawia się i wspólnie z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zastanawia się, jak chyba jednak znowu ten
w jaki sposób, kiedy ogłosić. Także no, czekamy. W tej chwili ja mam nadzieję, że te wybory zostaną w szybkim tempie przeprowadzone, w niedługim terminie. 28 wspomniany termin przez pana redaktora, w moim odczuciu to dobry termin. Panie marszałku, a dlaczego pan zrobił prezent marszałkowi Grodzkiemu i zrezygnował z funkcji wicemarszałka Senatu? Nie, to jest prezent, ale to jest prezent, prezent, to nie był prezent. Ja złożyłem życzenia, bo faktycznie pan marszałek 13 maja obchodził urodziny. Zrewanżowałem się zresztą, bo w mojej urodziny pan marszałek też mi składał życzenia. Rozmawiamy, to może nie jest to taki dialog, na jaki liczyłem, ale jakieś tam szczępy tego dialogu były. To nie było, to nie myślałem o panu marszałku, myślałem o swojej aktywności, o swojej przyszłości, ale też i o przyszłości Senatu i o przyszłości naszej formacji politycznej. Była to decyzja przemyślana, przeanalizowana, przedyskutowana. Ja stoję przed takim koniecznym momentem, w którym musiałem podjąć decyzję, czy wrócę do zawodu, choć w sposób częściowy, ponieważ mijał okres braku mojej aktywności zawodowej i musiałem, traciłbym prawo wykonywania zawodu. Ja rozmawiałem niedawno z kolegami, akurat byłem w takim towarzystwie kilku osób, które utraciły prawo wykonywania zawodu, bardzo żałują, bardzo chcieliby wrócić do zawodu. Ja mam taką możliwość, wracam do zawodu. Dziś mam dyżur, jutro mam dyżur, także pracuję, będę pracował i będę łączył pracę w szpitalu, również z pracą i ze swoją aktywnością polityczną. Będę dalej aktywnym politykiem. Ale decyzja, to była decyzja wymuszona Sława Kaczyńskiego, czy podjęła pana, czy to były jakieś względy prywatne na to wpłynęły? W 120% była to moja decyzja. Jeśli pan pyta, przez kogo była sprowokowana, to absolutnie pana tutaj zaskoczę, bo przez pana marszałka Grodzkiego, bo napisał opinię, dał taką opinię, w której wyraził zdanie, że nie można łączyć funkcji wicemarszałka, marszałka z pracą zawodową. No więc nie miałem wyboru. Albo być wicemarszałkiem i politykiem, albo politykiem i lekarzem, w tym wypadku senatorem i lekarzem. No więc wybór był bardzo prosty i oczywisty, senator i lekarz. Panie marszałku, a proszę powiedzieć, a to nie ma nic wspólnego z tym, że pan zarobił 400 tysięcy będąc na bezpłatnym urlopie? No to jest fake news, panie redaktorze, powtarzane przez dziennikarzy. Niedawno pani Justyna Oracz zadała mi bardzo zmanipulowane pytanie. Spotkam się z nią w sądzie. Właśnie przed chwilką podjąłem taką decyzję o tym, że sprawę skieruję do sądu, bo w sposób nierzetelny poinformowała opinię publiczną, wypaczając sens opinii Państwowego Inspektora Pracy. On wydał opinię bardzo korzystną, w pełni korzystną dla mnie, a ona na konferencji prasowej powtórzyła fake news, zrobiła to celowo, nierzetelnie, manipulując tą opinią. Opinia jest absolutnie na moją korzyść. Jest, proszę zajrzeć na stronę Państwowego Inspektora Pracy. Tak, od początku do końca jest korzystna. Ta manipulacja, iż ta nierzetelność dziennikarska znajdzie swój finał w sądzie. Nie można w ten sposób postępować i nie można brnąć w takim kłamstwie i w takim ataku, bezwzględnym ataku. To, panie marszałku, to musimy pan, zakończyć to. Panie marszałku, czyli pan będąc senatorem będąc na bezpłatnym urlopie nie zarabiał dodatkowo? No ale panie redaktorze, mam opinię, którą pani zacytowała jako niekorzystną dla mnie, a ta opinia jest absolutnie korzystna. Byłem w pełni i w prawie, a pani Justyna Oracz, cytując opinię, której nie znałem, ja wystąpiłem natychmiast z prośbą o pokazanie tej opinii, ja ją otrzymałem, jest ta opinia, mam ją, jest dostępna. Ja już znam jej dokładną treść i ona wypaczyła, po prostu podała nieprawdziwą informację. A to, że pracowałem w przeciągu 9 lat, chyba 9 lat i tyle zarobiłem, to było wynagrodzenie, które było związane z moją pracą w święta, w niedzielę, w Nowy Rok, w Wigilię.
i absolutnie zgodne z prawem. Mam wszystkie opinie, które to potwierdzają. I tyle mam do powiedzenia. Ja już zakończę tą sprawę, ale finał będzie w sądzie i spotkamy się z panią Justyną Łoraczy w sądzie, chyba że mnie przeprosi i powie, że powiedziała nieprawdę. Czyli tych 400 tysięcy pan w żadnym stopniu nie zamierza oddać? No to panie redaktorze, no śmieszne pytanie w ogóle. Proszę następne. Panie marszałku, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie powołał obiecanej komisji w sprawie pedofilii? Obietnice po filmie Tomasza Sekielskiego, tylko nie mów nikomu, że powstanie komisja do spraw pedofilii, do dzisiaj nie powstała. No ale to powstanie, tego nie analizowałem tego, nie dyskutowaliśmy na ten temat ostatnio, więc to naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Było takie założenie i my je zrealizujemy. A wy zamierza pan obejrzeć nowy film Tomasza Sekielskiego, Zabawa wchowanego? Panie Magnurze, jak będę miał czas i będę miał taki nastrój, to zrobię to, w jakiś sposób szczególny nie szykuje się. A tamten poprzedni film pan widział? Myśli pan, że poprzedni film Tomasza Sekielskiego był potrzebny? Dobrze, że powstał? Z punktu widzenia politycznego, bo jestem politykiem, tak, dlatego że my dzięki właśnie temu tej projekcji no, odzyskaliśmy lepszy wynik, bo było założenie polityczne zupełnie inne, a okazało się, że no, opinia publiczna przyjęła ten film. Owszem, bardzo dużo ludzi oglądało, ale no, reakcja była jednoznaczna. Panie marszałku, bardzo panu dziękuję za rozmowę i za cierpliwość. Moim państwa gościem był pan marszałek Krzysztof Karczewski, lekarz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo.